Was, kochani, na kanale Olena z Tasty Kitchen. Witam Was w mojej kuchni. Z tyłu mamy piękną gamę chlebków pieczonych już dzisiaj przeze mnie. Witam Was tutaj, żeby pokazać Wam, dzisiaj będziemy się zajmować taką bardzo fajną rzeczą, zakwas. I pokażę Wam, jak w prosty sposób wyhodować zakwas w domu. I nie trzeba mieć jakichś super specjalnych umiejętności, super specjalnej mąki. Wystarczy słoik, zwykły, normalny słoiczek. Mąka, ja będę to robić na mące All Purpose od King Artura, którą dostaniecie praktycznie w każdym markecie. Plus filtrowana woda i to jest wszystko, co będzie nam potrzebne, żeby wyhodować zakwas. Zdementuję wszystkie plotki, że to jest trudne, że to jest niemożliwe, że pielęgnacja zakwasu jest nie wiadomo jaka. Owszem, wymaga od Was pewnej koncentracji i pewnego skupienia, ale nie jest to nic trudnego, skoro ja się nauczyłam piec na zakwasie, to Was też tego nauczę. Buźka, pozdrawiam, zaczynamy! Przystępujemy, kochani, do akcji. Otwieram słoiczek, daruję sobie, to jest bardzo ważny moment, waga. Wszystko robimy na wagę. Odmierzam sobie 25 gramów wody. No to będzie trudne zadanie, żeby możecie sobie odlać i wymierzyć wcześniej. Ja tego nie zrobiłam, więc będę tak ciurkać. O, 28. Dobra, musimy tę troszeczkę odlać. Odlejemy tu. 26, proszę, widzicie. Jak się dzieje? A, 24. No dobra, niech będzie. Niech będzie 24 gramy wody i do tego dodajemy 24 gramy mąki pszennej King Artura. I nic więcej nie dodajemy na ten moment. Zabieram to wszystko i teraz co robimy? Teraz mam taką szpatułę, możecie użyć łyżki, jeżeli jest Wam wygodnie. Ja używam szpatuły i co robimy? Mieszam, po prostu mieszam to wszystko. Mieszam to wszystko w taki oto sposób, żeby powstała z tego jednolita konsystencja, masa. Zbieram ze ścianek. Tak to wygląda. Powstała konsystencja śmietany, takiej gęstej śmietany. Co teraz robimy? Teraz przykrywam pokrywką i przykrywam słoiczek. A bakterie zakwasu są bezstanowe, więc możecie je śmiało zamknąć, bez problemu będą fermentować. Nasz zakwas mamy, widzicie, jaki piękny. Bardzo ładne bąbelki. Pierwszy dzień. Zobaczymy do środka. Widzicie, jaki aktywny. Bardzo dobrze. Temperatura zrobiła swoje. I teraz potrzebujemy czystego słoika, wody, mąki i pokażę Wam, co robimy dalej. Tarujemy naszą wagę. Dajemy 25 gramów mąki. Jak się Wam omsknie, będzie 25, 26 czy 24, to nic się też nie stanie. Jest w porządku, tak? O, u mnie jest aż 32, także mimo tego, że odmierzyłam, odmierzam z powrotem. 28, no jeszcze. Chodzi o to, że prowadzimy zakwas. A, 26, umówmy się, że może tak być. Prowadzimy zakwas hydracji 100%, dlatego to jest ważna proporcja. Teraz bierzemy, mieszamy nasz zaczątek zakwasu. Mieszamy, mieszamy ładnie. I 26 gramów, w ideale powinno być 25, ale 26 mam mąki, to i 26 dam, Boże, 26 mam wody, to i 26 dam zaczątku zakwasu. Zaczątku zakwasu. Może mieć nieprzyjemny zapach, taki trochę octowy, trochę gnilny i tak dalej. Nie zwracajcie na to uwagi, jest to całkowicie normalne i tak ma być. Pierwsze dni tak będzie właśnie to wyglądać. Teraz co robimy? Mieszamy, mieszamy nasz zakwas, żeby się zaczątek połączył z wodą i lepiej później przyjął mąkę.
karujemy i dodajemy 26 gramów mąki, tej samej mąki, którą karmiliśmy wczoraj. To jest bardzo ważny moment, że mąkę używamy cały czas tą samą, nie zmieniamy jej. Po prostu bierzemy sobie opakowanie i z tego opakowania korzystamy do końca. Dziękuję Dominik, świetnie. O, uwaga, odstawiamy na bok w zasadzie. Teraz taki oto mamy słoiczek z nowym naszym zacząteczkiem i z nową mąką. I mieszamy. Mieszamy, 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 mieszamy. Aż powstanie konsystencja takiej gęstej śmietany, widzicie? Zgarniamy tak jak poprzednio. Zgarniamy ze ścianek, tak jak poprzednio, i wstawiamy, przykrywamy i wstawiamy do ciepłego miejsca. Znowu na 24 godziny. Po 24 godzinach wracamy. Z tą resztą nic nie robimy. Jest to jeszcze nie za kwas. Są tutaj różne bakterie, których nie chcemy. I po prostu dlatego, że używamy bardzo małej ilości mąki, bez żalu wyrzucamy i nie lamentujemy, ani nie płaczemy nad tymi resztkami, bo to nam się zrobi zakwas, a to po prostu jest odrzut. I z racji tego, że używamy mało mąki, odrzutu jest bardzo, bardzo niewiele. Tak naprawdę zakwas można wyhodować i na 5 gramach mąki, tylko że będzie to po prostu niewidoczne. Ale jeżeli macie ochotę, możecie się pobawić 5 gram wody, 5 gram mąki i tak sobie tą oto metodą jeden zakwas nasz ma 2 dni. Ten został nakarmiony około godziny 12, ten został nakarmiony około godziny 3 po południu. I jest taka różnica właśnie. Ten jest na Instagram, robię dla Was filmik, a ten jest taki sam filmik, robię na YouTube. Dlatego jest różnica pomiędzy wyrośnięciami, no bo inne czasy są. Widzicie sobie bąbelki? To czy jest w porządku? Jest zakwas głodny? Trzeba go nakarmić. Mamy trzeci dzień hodowania zakwasu. Zapach jest niezbyt przyjemny, ale wszystko jest ok. Już zaczyna być troszkę kefirowy. Widzicie, że dużo bąbelków. Mogła się oddzielić woda. Jest wszystko w porządku. Jak się oddzieliła woda, nie panikujemy. Bakteria działa, zakwas zaczyna działać i zaczyna pracować. Widzimy tutaj dużo bąbelków, także wszystko się dzieje jak należy. Widzicie, zaczyna mieć tutaj u góry. Mieszamy tą zawartość, żeby było jednolite. Jest bardzo rzadkie i tak i na razie ma być. Wszystko jest w porządku. Później się zmieni jego konsystencja, jak będziemy go karmić w inny sposób. Teraz go nakarmimy. Tak, żeby nam znowu kultura rosła. Czyli bierzemy czysty słoiczek, tarujemy i karmimy tak samo jak poprzedniego dnia. Czyli 25, 25, 25. Może być 26, bo z tym odmierzaniem mojej wagi to są różne ciekawostki. Zaraz zobaczymy, ile odmierzy tym razem. Widzicie, jaka wredna? Ja myślę, że na pewno jest 25, więc po prostu taruję. I teraz tą oto breję przelewam tutaj, tak 25 gramów. O, rewelacja. O nie, dobra, jest, jest ok. 12 było, tak? No widzicie, sterowało mi się beznadziejnie. Więc chyba zaczniemy jeszcze raz. Także cięcie, czekajcie, umyję słoik. Dobra, słoik umyty, wracam jeszcze raz. No takie życie, nie? Widzicie? Tak się czasem zdarza, nie? Teraz już dzbana będę odmierzać. Mam nadzieję, że się uda. 18, 20. 22. Dobra, 24 zostawiamy. Tarujemy. Z racji tego, że mieliśmy więcej tego zakwasu, to mamy teraz co dołożyć. Także niczym się nie przejmujcie. 25 gramów tego tu. Dobra. Jest trochę więcej, dodamy trochę więcej mąki w takim razie. Z dokładnością, na dokładność wagi, kochani, nie mam wpływu. Tutaj mamy wymieszane. Dodajemy mąki.
Takim sposobem, jak tutaj pokazuję, można absolutnie każdy zakwas wyhodować. Proporcje później się zmieniają, dlatego że zakwas namnaża bakterii mlekowych i różnych innych. Też może pożerać siebie, jeżeli go wystarczająco długo nie karmimy. I dlatego trzeba go dokarmiać. Część zakwasu wyrzucamy albo zużywamy do innych rzeczy. A część zakwasu cały czas trzymamy w bardzo dobrej kondycji. Jak długo Wam będzie stać w lodówce zakwas, to też będzie taki rzadki. Mieszamy dokładnie. Widzicie? Konsystencja gęstej śmietany. I tak ma być. On po prostu będzie taki jeszcze. Później się jego konsystencja zmieni. No i tak, kochani, zostawiamy. Jutro do zobaczenia, czy będziemy zmieniać proporcje jutro, czy będziemy zmieniać proporcje piątego dnia. Jutro mamy czwarty dzień. Tak oto zakwas przygotowany. Już nie musimy stawiać w super ciepłym miejscu. Jeżeli nam się oddzieliła woda, to możemy zostawić w temperaturze pokojowej, ale uwaga, temperatura pokojowa ma być w okolicy 74-76 stopni Fahrenheita. Musi być wciąż ciepło, ale może nie tak ciepło, jak u mnie w mikrofonie. Przykrywam, zamykam i wstawiam już tutaj na regale chyba postawy do fermentacji. I tyle dnia trzeciego. Widzicie, zakwas przez te wszystkie dni może mieć bardzo różną aktywność. Teraz jest to trzeci dzień, wieczór. Karmiliśmy jeden o godzinie 12, a potem 12, a ten karmiłam o godzinie mniej więcej 2-3 w południe, bo ten jest na Instagram, a ten jest na YouTube. Muszę mieć dwa formaty. I patrzcie, widzicie, wczoraj był bardzo buzujący, a dzisiaj jest już taki, no, coś tam się dzieje, ale malutko. I to jest całkowicie normalne. Zakwas przez te wszystkie dni, on musi się po prostu ukształtować, musi się namnożyć odpowiednia ilość bakterii mlekowych, na których nam najbardziej zależy. Więc niczym się nie martwcie, jak są bąbelki, czy nie ma bąbelków. Po prostu działajcie dalej według tego, co Wam tam piszę, nakręcam, podaję. Po prostu musi się wytworzyć swój specyficzny ekosystem, dzięki któremu będziemy mieli piękne, cudowne chleby na zakwasie. Czwarty dzień hodowania naszego zakwasu. Wydaje się nam, że nie ma żadnej aktywności, że on jest umarły i tak dalej. Gwarantuję Wam, że to jest tylko tak się Wam wydaje. Widzimy malutkie, nie wiem czy tutaj będzie widać, ale malutkie bąbelki są i to znaczy, że zakwas jest aktywny. Tylko potrzebuje jeszcze troszkę czasu do tego, żeby był dobry, miał właściwy ekosystem do tego, żebyśmy mogli upiec chleb. Także nie przerażajcie się, po prostu kontynuujcie pracę dalej. Widzicie, malutkie bąbelki już się pojawiają, także na pewno fermentacja trwa. Jeszcze nie jest może taka fajna i taka okazała. Wszystkim się wydaje od razu, że zakwas pierwszego, drugiego dnia, jak on tak super pracuje, to następny dzień jak trochę osłab, to już jest źle. Nie, kochani, nie jest źle, bo na początku działają inne bakterie, a teraz my namnażamy bakterii mlekowych, które troszkę wolniej się namnażają i musimy im dać szansę i czas na to, żeby powstały. Teraz idziemy do kuchni i zobaczymy, co dalej z tym robić. Czwarty dzień hodowania naszego zakwasu. Wydaje się, że nic się nie dzieje, a jednak się dzieje. Widzicie, małe bąbelki. Powstaje nasz ekosystem. Na początku zakwas był bardzo aktywny, teraz już jest mniej aktywny, ale widzimy bąbelki, to znaczy, że proces trwa. Nie wystraszcie się i nie wycofujcie się z tego momentu, bo po prostu trzeba dać zakwasowi trochę więcej czasu, żeby urósł. I dlatego właśnie powtarzamy kolejne karmienie. Czwarty dzień. Jeszcze nie jest na tyle aktywny, żeby zacząć go karmić dwa razy, więc bierzemy wagę i karmimy tak jak ostatnio. Bierzemy wagę, talujemy. O, daj Panie Boże łaskę, żeby się wytarowało dobrze. Dobra. Ja z wagami mam wieczne przygody. To już chyba moja czwarta waga. Mam 26 gramów. Nigdy nie mogę sobie trafić 25. Daruję. No i dodaję tej substancji. Też 26 gramów. Tak się może Wam wydawać, że zakwas i nic z tego nie będzie, ale dajcie mu naprawdę szansę. Zakwas nie powstaje
w 2 dni. Trzeba mu trochę więcej czasu, czasami 7, czasami nawet 10 dni, żeby coś z tego powstało. Także po prostu musicie się wykazać cierpliwością. Dodajemy 26 gramów mąki. Zabieram to, mieszam ponownie. Najważniejsze jest to, żeby dobrze wymieszać i połączyć składniki, żeby te bakterie, które powstają, rozłożyły się w miarę równomiernie. Po naszym zaczątku. Resztę wyrzucamy, kochani. To, co tutaj zostało, wyrzucamy. To nie jest jeszcze zakwas, nic z tego nie można zrobić. I to jest niewartościowe w tym momencie. Widzicie, chleb mi się jeszcze upiekł. Wszystko się super zgrało. Też jak robię wideo, to zawsze coś się stanie, no. Także o, taka konsystencja. Gęsta śmietana. Ściągamy ze ścianek. Ściągamy ze ścianek, przykrywamy pokryweczką i wstawiamy do ciepłego miejsca i wrócimy do tego za 24 kolejne godziny, czyli 5 dnia. Zobaczymy, co się zmieni. 4 dzień, kochani. Parę godzin odkarmienia. Patrzcie, jaka jest różnica. Z tego, co wam pokazywałam, Breja, która była po prostu Breją. Jakieś tam bąbelki były, ale to jeszcze nie był zakwas. A tu widzicie, co się tworzy. Tworzą się kultury, namnażają się i będzie z tego piękny zakwas. 2 słoiki są dlatego, że jeden Instagram, jeden YouTube są prowadzone w tym samym czasie, no i muszę nagrywać podwójnie. Także kochani, cierpliwość, temperatura i odrobina pracy. Będziemy mieli za kilka dni wspaniały zakwas, na którym upieczemy pierwszy chleb. Kto ze mną, kto by się chciał zapisać na taki warsztat online, dajcie znać, zrobimy może zamkniętą grupę wtedy i po prostu sobie przestudiujemy, jak zrobić pierwszy chlebek na zakwasie. Widzicie, kochani? Tak wygląda zakwas 5 dnia. Może się tak zdarzyć, że u was będzie wyglądać trochę inaczej, że opadnie, że na przykład jeszcze nie będzie taki aktywny, ale kontynuujcie. Kontynuujcie karmienie zakwasu w taki sposób jak wcześniej. Dziś jak osiągnie wasz zakwas coś takiego, to wtedy pokażę wam, to wtedy stosujecie tą metodę, którą ja już dzisiaj zastosuję do tego, żeby ten zakwas utrzymał się i wzmacniam go, żebyśmy już mogli upiec pierwszy chleb. Już zaczyna pachnieć przyjemnie, widzicie, jak jest nabąbelkowany. Bakterie mlekowe się namnażają i pięknie nam rosną. Widzicie? U góry bąbelki, pełen bąbelków. I tak właśnie ma wyglądać zakwas. Idziemy właśnie nasz zakwas karmić już troszkę inny sposób, bo będziemy go wzmacniać. Kochani, 5 dzień karmienia. Mam tutaj 2 zakwasy, prowadzę je równocześnie i w takiej samej proporcji. Jeden jest do Instagrama, drugi jest do YouTube'a. I chcę wam pokazać różnicę. Ten był w takiej samej formie jak ten zakwas, ale opadł, po prostu opadł szybciej, jest troszkę mocniejszy i zaczynamy teraz karmić. Widzicie, jego aktywność widać tutaj. Ten jest jeszcze w fazie wzrostowej, ale już też zaczyna opadać. Ten już po prostu opadł, nie zdążyłam zauważyć tego i wyłapać tego momentu, zdarzyło się to w nocy. No i teraz zaczynamy karmić zakwasy już 2 razy dziennie w proporcji 25, 25, 25, 2 razy dziennie co 12 godzin po to, żeby wzmocnić zakwas, a 7 dnia zobaczymy, jak się będzie miał i możliwe, że nakarmimy kilka razy co 8 godzin i wtedy zrobimy zaczyn na chlebek i upieczemy pierwszy chlebek na świeżo wyhodowanym zakwasie. Uwaga, jak będziemy piec chleb, to zakwasu żytniego trzeba będzie włożyć mniej, zakwasu pełnoziarnistego też trzeba będzie włożyć mniej, ponieważ to są dużo bardziej aktywne zakwasy niż zakwas pszenny chlebowy, na mące chlebowej. O, tak to wygląda. No i co, kochani, zaczynamy nasze karmienie. Parujemy wagę. Ten zakwas, żeby wam pokazać, po prostu tu go zostawiam, to jest zakwas taki sam jak ten, ale jest do innego, po prostu do innej platformy. Także nalewamy do naszego
słoiczka czystego. 24-25 gramów wody. 25, nie wiem, mi się jeszcze nie udało to wydobywać. Takie życie. 25 gramów tego oto, tutaj widzicie, już opadł i już jest bardzo rzadki, ale już zaczął wykazywać aktywność. 25, 6, o dobra, dobra, wystarczy, dobrze, o, jest 26, no życie, samo życie. Dobra, mieszamy. No, nagrywanie u mnie tak wygląda. Gdzie jest mój bidon, gdzie jest moje piciu i takie tam. Odmierzamy 26 gramów mąki, bo 26 gramów zakwasu jest, żeby zakwas miał co jeść. 8 to troszkę za dużo. Widzicie? Ależ ta waga po prostu jest. Doprowadza mnie do szału. O, dobrze, jest pewno. Taka pocałuję. No, tak to wygląda właśnie przy nagrywaniu. I'm sorry. Mieszamy dokładnie. Mieszamy dokładnie, zgarniamy ze ścianeczek. Zgarniamy ze ścianek, żebyśmy mieli piękny widok. Jak zacznie rosnąć, byśmy mieli ładny widok na nasz zakwas. No i tak oto przygotowany zakwas, to robimy piąty dzień, kochani, wieczór, drugie karmienie będziemy robić, widzicie, zakwasy obydwa, jeden Instagram, drugi na YouTube. Widzicie, obydwa osiągnęły już bardzo podobny stan, są nabąbelkowane, ten już zaczyna intensywnie opadać, a ten jeszcze się trzyma. Obydwa są prowadzone w ten sam sposób, obydwa już mają piękną strukturę, faturę i już nie są takie rzadkie. Możemy zaglądać do środka też. Słyszycie? Właśnie tak ma to wyglądać. Jesteśmy na dobrej drodze do pieczenia naszego pierwszego chleba. A teraz będziemy je ponownie karmić. I jutro jeszcze nakarmimy i możliwe, że 7 dnia następnie z wami, jak wygląda. Bierzemy naszą wagę. Czysty słoik. Widzicie, i na mące all purpose. Wyhodowany, żadnych sztuczek. Tara. Dodajemy wody, tak jak ostatnio. No, moje dziecko nie śpi, jest 11 prawie w nocy, a moje dziecko nie śpi, także sorry, kochani. Takie życie mamy. No jest, o. No muszę sterować jeszcze raz, słuchajcie. Tego jeszcze nie było, widzieliście? Dobra, okej. Okay. Sterujemy jeszcze raz. Kumple. Życie powinno być 26 gramów, ale widzę, że coś się odmieniło. Dobra. Uwierzmy w to, że jest 25. Dodajemy naszego zakwasu, który już wygląda bardzo pięknie, jest nabąbelkowany. Możecie oczywiście, kochani, tych słodników przygotować wcześniej. Ja to zawsze po prostu tak, jak nie wiem. Robię, widzicie, już nie jest taki rzadki, lejący, już trzyma konsystencję i formę, także o to nam chodziło, dokładnie o to nam chodziło. Jeszcze jest słaby, ale już jesteśmy prawie na końcu, ojej. Dobra. Z
zakwas 6 dnia. No i tak, kochani, dzień 6. Zakwas jest nabąbelkowany, jest gotowy do pracy, do dalniejszych działań. Jeżeli nie chcecie robić zaczynu na chleb, a chcecie na przykład po prostu wybrać sobie inny dzień, to musicie zakwas nakarmić jeszcze raz, tak jak będzie dalej w filmiku, i zostawić go do wyrośnięcia na parę godzin, schować do lodówki. Albo tak jak ja, przygotować zaczyn na chleb. Patrzcie, jaki jest nabąbelkowany, patrzcie na jego konsystencję. No czyż nie jest piękny? Właśnie o to nam chodziło. Widzicie, cały czas tej samej wartości mąki, wody wyhodowaliśmy coś tak pięknego. Ja biorę się za przygotowanie zaczynu na chleb. Jak będzie on wyglądać, zaraz się dowiemy. Kochani, tak, bierzemy wagę. Muszę troszkę zmniejszyć rakurs. Czysty słoik, do czystego słoiczka odmierzam. Odmierzam 125 gramów wody. Troszkę za dużo. Odbierzemy, już jestem przygotowana. Odbierzemy. 24, dobrze, może być. Nie szczypmy się o 1 gram, wiedząc o tym, jaka jest moja waga. Do tegoż samego słoiczka dajemy 50 gramów naszego zakwasu uprzednio wyhodowanego przez nas przez 6 intensywnych dni pracy. No, złaś się. Mamy 34. Jeszcze troszeczkę potrzebujemy. No, idealnie. Resztę tutaj wycieramy. Słoiczek, dobrze, mamy 50 gramów. Mieszamy. Staramy się połączyć go z wodą. Nie tak zupełnie rozpuścić, ale żeby się zrobił takiej bardziej lejącej konsystencji, żeby się też bakterie rozprowadziły po całej wodzie i fermentowały nam zaczyn na chleb w nowierny sposób, w miarę. Dobrze, czy taka mleczna woda się zrobiła. Do tego dodajemy 125 gramów mąki, tejże, z której hodowałam nasz zaczyn. Tej samej. Musi jej być 125 gramów. Chleb też będziemy piec na tej właśnie mocy, żeby wam pokazać, że wcale nie trzeba jakiegoś ogromnego wysiłku i mąki nie wiadomo skąd i tak dalej, że można to zrobić na absolutnie dostępnych produktach, które znajdziecie w sklepie. Radzę wam tylko wybierać mąki niebielone. Widzicie, jaka zabawa z tą wagą jest? Dobra, mówmy się, że było, tam było 26. Zabieramy wagę na bocze i łączymy wszystkie składniki w całość, tak samo jak z zakwasem wcześniej. Ja użyłam do tego szpatuły silikonowej, ale możecie użyć innych rzeczy, jak tylko macie na nie ochotę. Widzicie? Takie gęste ciacho powstaje. Taka papka. Taka papka w zasadzie. Mieszamy, mieszamy, mieszamy do tego stopnia, żeby nie było nigdzie mąki suchej. Zgarniamy całość ze ścianek. Przykrywamy całość pokrywką, zamykamy. Kochani, i teraz uwaga.
Zaczyn wasz może fermentować od 4 do 8 godzin, nawet do 10, jeżeli macie bardzo zimno w domu. Jest to absolutnie naturalny proces. Po prostu musicie pilnować. Musicie sobie wybrać dzień, w którym będziecie w domu. Będziecie mieli chwilę czasu. Musicie też tak dobrać sobie dzień i czas przygotowania ciasta oraz zaczynu i w ogóle te wszystkie rzeczy, tak żebyście mieli naprawdę na to chwilę, ponieważ po tym jak zaczyn nam urośnie, to będziemy przygotowywać ciasto chlebowe i ciasto chlebowe to nie jest takie ciasto jak drożdże, że ono rośnie raz, dwa, trzy i w zasadzie za półtorej godzinki pieczemy chleb, tylko z nim trzeba będzie troszkę się pobawić i to jest czas od 3 do 4, może czasami nawet do 5 godzin, jeżeli ktoś ma zimno w domu. Także tak przygotowany słoiczek, kochani, zamykam i wstawiam do ciepłego miejsca. No ale co dalej, tak? Wyhodowaliśmy zakwas, hodowaliśmy go przez 6 dni. Ja zdecydowałam się 6 dnia przygotować zaczyn, bo widzę, że jest naprawdę w perfekcyjnej kondycji, był po prostu mega. Także teraz, żeby nie zmarnować naszej pracy i żeby nasz zakwas przetrwał i żebyśmy go mieli na dalsze pieczenie, robimy tak. Bierzemy znowu wagę. Bierzemy czysty słoiczek, do którego wmierzamy 25 gramów wody, albo 26, jak się komu uda. Słuchajcie, różnica w 1 gram to nie jest jakaś super wielka różnica, tak? O, widzicie, w 40 to już jest całkiem sporo, więc będę tutaj wybierać łyżką. Może się uda w końcu wstrzelić te 25 gramów. Bo jeszcze mi się z tą wagą nie udało, ale jest naprawdę... polecam wam dobrą wagę jakąś kupić. To jest bardzo istotna i kluczowa sprawa w tych w hodowaniu zakwasu i w ogóle w chlebie. Widzicie, taka skacząca jest ta waga. O, widzicie, tu jest 24, tam kawałek jest... a tu jest kawałek 26. W każdym razie, okej, umówmy się, że mamy. O, teraz jest w ogóle 28. No dobra, odbierzmy jeszcze troszkę. Dobrze, mamy 26 gramów wody. I co robimy? Mieszamy resztkę naszego zakwasu, i całą tą resztkę powinno nam zostać 25 gramów. Może troszkę mniej i tym się absolutnie nie przerażajcie. Dlaczego? Dlatego, że woda paruje, więc po prostu jak wam coś odparowało, to nie jest to jakaś straszna sprawa. Jest to normalny proces, w zaczynie też tak może być, że o rany, nie ma tyle zaczynu i tak dalej, dawaliście przecież tyle, co było w składnikach. Jest to absolutnie, totalnie normalna sprawa. Woda odparowywuje, więc bardzo proszę nie panikować, po prostu nie panikujemy, ok? I to jest kluczowa sprawa. Bardzo dużo ludzi właśnie panikuje, a tego unikamy. No i teraz mieszamy tak jak nasz zaczyn. Mieszamy tak samo jak nasz zaczyn. A dodajemy. Tarujemy i musimy dodać mąki. 25 gramów mąki. Tej samej mąki, której używaliśmy do tej pory. To jest ważne, żebyście wybrali mąkę, którą macie, do której macie dostępność po prostu, że jakby wam zabrakło czy coś, to żebyście mogli pójść do sklepu i sobie dokupić. Widzicie, jaka waga śmieszna. I ja po prostu nie wiem. Zostawmy to w takiej wersji, bo nie mam siły się z tym skupić. Co robimy? No mieszamy, mieszamy, kochani. Tak samo jak zaczyn. W ten sam sposób. Tak naprawdę zaczyn od zakwasu nie różni się nie różni się niczym, to jest mało powiedziane. Znaczy to jest złe porównanie. Różni się na pewno składem i florą bakteryjną troszeczkę, ale pracuje tam ta sama kultura, którą wyhodowaliśmy przez 7 dni, stoi o to niepliczowanej mąki, nieorganicznej, nie cudowej. Nie cudowaliśmy, tylko wzięłam wszystko, co jest pod ręką, dostępne w sklepie, co możecie wykorzystać. Zgarniamy, zgarniamy, zgarniamy.
Dobrze, i co robimy? Znowu przykrywamy nasz zakwas. I razem z zaczynem wędruje on w ciepłe miejsce. I teraz uwaga, kochani. Jak Wam zakwas urośnie, możecie sprawdzić go tak naprawdę po 6 godzinach. Jeżeli już będzie w dobrej formie, to jeżeli nie zamierzacie robić zaczynu na kolejny chleb i nie będziecie piec z każdego dnia, chowacie zakwas do lodówki w takiej formie już wyrośniętej trochę. Tak gdzieś powinien być, no powinien być w dobrej kondycji. Mniej więcej tak jak pokazywałam na filmiku. I on w lodówce opadnie. Jest to całkowicie naturalne, wszystko jest ok. W lodówce zakwas przeżywa hibernację. I w takiej postaci w lodówce zostawiamy go maksymalnie na 7 dni. Więcej niż 7 dni nie zostawiamy, dlatego że zaczną się namnażać różne bakterie octowe i tam inne jeszcze, których nie chcemy w naszym zakwasie. Będzie nieprzyjemnie pachniał, osłabnie jego działanie. I z racji tego, że to jest młody zakwas, to on jeszcze nie ma takiej wytrzymałości jak zakwasy, które są prowadzone latami i możliwe, że nie będzie mógł nam przetrwać, więc szkoda by było, żeby nasz czas hodowania tego zakwasu się po prostu zmarnował. Więc kochani, nastawiamy sobie budziczek, zapisujemy w kalendarzu, czy jak tam chcecie, każdy ma swój sposób. I po prostu wyciągamy zakwas. Jak go karmić, co z nim dalej robić, będzie w następnym wideo. Także jak go ożywić z lodówki, jak go doprowadzić do dobrej kondycji, do pieczenia chleba, będzie w następnym wideo. Także dzięki kochani, że ze mną byliście. Pozdrawiam Was z kanału Olena's Tasty Kitchen i pokazuję to, że się da, że chleb na zakwasie to nie jest jakieś super trudne. I ze mną się nauczycie naprawdę prostych, fajnych sztuczek i nauczycie się piec chleb w domku na zakwasie na własne potrzeby dla siebie i dla swojej rodziny. Kochani, no parę godzin od tego, jak nakarmiliśmy zakwas, to wszystko wygląda już bardzo efektownie i imponująco. Instagram, YouTube, pamiętacie, tak? Patrzcie, jak zakwasy wyrosły, jak pięknie wyglądają. Jeszcze zostawię je na godzinę w temperaturze właśnie takiej, jak są. I później schowam je do lodówki maksymalnie na 7 dni. Tu jest sól, zaczyny na chleb. Też pięknie wyrosły. Pięknie urosły, ale jeszcze damy im chwilkę, żeby jeszcze były piękniejsze, jeszcze były lepsze. I tak to wszystko zostawiam. Ja to wszystko trzymam w mikrofali. Dlaczego? Dlatego, że u mnie się cały czas coś gotuje albo piecze i dzięki temu jest zawsze ciepło. I to są bardzo dobre warunki, bo są stabilne. Temperatura kontrolowana, tak zwane warunki kontrolowane. Minęło jeszcze trochę czasu, widzicie? Zakwasy już moje właściwe są w bardzo dobrej kondycji. Zaraz wędrują do lodówki. Będę je przechowywać w temperaturze 40-38 stopni Fahrenheita przez 7 dni. Później wyciągnę i pokażę, co z nimi dalej robimy, jak je aktywować, jak doprowadzić je znowu do doskonałej kondycji, bo zakwas w lodówce będzie przeżywał hibernację, będzie fermentował wolniej, właśnie dlatego jest potrzebna niska temperatura, żeby robił to w znacznie wolniejszym tempie. Natomiast z tych oto kolegów będziemy przygotować nasz pierwszy chleb na zakwasie i do niego nagram osobny już filmik. Ten będzie na Instagram, a ten na YouTube, ale obydwa wyglądają doskonale.